Moi drodzy, czas szybko mija. Wydaje się dopiero, co rozpoczęliście naukę w naszej szkole, a już dzisiaj opuścicie nasze mury. Może tak nie do końca, bo przydam jeszcze egzamin maturalny. Podejmując naukę w Koperniku, uderzyliście nas swoim zaufaniem i szacunkiem. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy tego zaufania. A swoją pracą przygotowaliśmy was nie tylko do egzaminu maturalnego, ale do dorosłego życia, do odpowiedzialnego życia. Myślę, że oprócz dat, wzorów czy reguł zapamiętacie również życiowe rady, które otrzymaliście od nauczycieli i będziecie umieli je wykorzystać w swoim życiu. Niech pozostaną w waszej pamięci piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat w naszej szkole. Wasza przyszłość naprawdę leży nam na sercu. Dlatego też nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły, w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie szacunek dla drugiego człowieka, bo to jedna z rzeczy najważniejszych, jakich trzeba się nauczyć. Idźcie przez całe swoje życie dorosłe z zapałem, entuzjazmem, jaki pokazaliście nieraz w trakcie trzech lat nauki. Dzisiaj wiadomo, odbieracie świadectwo ukończenia szkoły. Ale wasza młodzieńcza świeżość, ciekawość świata mi się daje, że gwarantuje, że nie zatracicie swojej wiary w przyszłość, wiary w to, że osiągniecie sukces w swoim dorosłym życiu. Nie rezygnujcie swoich marzeń i planów. Pamiętajcie, że każdy z was ma swoją ważną rolę do spełnienia. I nie cofajcie się wstecz. Nie zapominajcie o tych, którzy was kształtowali. I tak na koniec. Po prostu życzę wam powodzenia na egzaminach i w realizacji swoich życiowych planów. Niech się wszystko spełni. Wszystkiego najlepszego.